poniedziałek w przedszkolu Buratino na osiedlu Przyjaźni odbyły się przedstawienia jasełkowe. Występy przygotowały wszystkie grupy przedszkolne, my zaś odwiedziliśmy tę najmłodszą. Trzylatki zaprezentowały niezwykle ujmujący program. Bałwanek, Święty Mikołaj i choinka powitały zbliżające się święta. Dzieci przygotowywały się do występu już od kilkunastu dni, a przed nim, mimo pozornego spokoju, były niezwykle przejęte. Dzięki opiece wychowawców poradziły sobie jednak świetnie. Dzieci śpiewają kolędy. Oczywiście to jest wszystko reżyserowane przez panie i nadzorowane, tak? Dzieci wspólnie z paniami przygotowują dekoracje. Opowiadamy sobie o tradycji świątecznej, tak, żeby wprowadzić właśnie wszystkich w ten świąteczny nastrój. Kolędy są puszczane dzieciom na bieżąco, śpiewane przez nauczycielki, także mają styczność z kolędami na co dzień i w ten sposób bardzo szybko się ich uczą. Właśnie ludziom ciężko jest uwierzyć, a my właśnie w ten sposób pokazujemy, że naprawdę dzieci bardzo dużo potrafią i jeżeli się tylko z nimi ćwiczy, to, no to świetnie im wychodzi. Dzieci, choć zapewne dla każdego z nich było to pierwsze w życiu przedstawienie, sprawiły się doskonale. My zaś zapytaliśmy, co jest najważniejsze podczas przedstawienia z punktu widzenia wychowawcy. Opanowanie żywiołowości dzieci. Bo wiadomo, dzieci mają bardzo dużo energii, cały czas się poruszają, tak, a w przedstawieniu wiadomo, jak to aktorzy muszą być przygotowani, tak, i każdą sytuację mieć opanowaną. Więc myślę, że przygotowanie dzieci na takie niespodziewane sytuacje to jest najtrudniejsze. Bo wystarczy, nie wiem, gdzieś nutka się pomyli w muzyce i już dzieci nie wiedzą, jak śpiewać. Mimo tego, tak, no właśnie my staramy się tego przygotować dzieci na wszystko, żeby sobie poradziły właśnie w takiej sytuacji. Nawet jeżeli dzieciom coś nie wyjdzie, to rodzice wychodzą zadowoleni i wzruszeni, bo wiadomo, to jest takie przeżycie dla nich, zobaczyć własne dziecko w poważnym przedstawieniu świątecznym. Po występach dzieci przyszedł czas na słodki poczęstunek. Kolejne jasełka za rok.